Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 307 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat wyników badania, które całkiem niedawno przeprowadziła firma Good Hire. To badanie zostało przeprowadzone wśród 3000 pracowników ze Stanów Zjednoczonych. Badanie dotyczy tego, jak ludzie będą się zachowywali w pracy pod względem pracy zdalnej, obcinania pensji bądź aplikowania na nowe stanowiska. Ciekawe, co na ten temat ma do powiedzenia na przykład Przemek Wesołowski, być może SW Research robiło podobne badania w Polsce, albo Tomek Rudnik, który podpowiada ludziom, jak zmieniać pracę. Przede wszystkim, co wynika z badania? Olbrzymia większość Amerykanów, czyli aż 85% respondentów powiedziało, że będzie się decydowało na aplikowanie tylko do tych firm, które będą oferowały pracę zdalną bądź pracę hybrydową. 68% Amerykanów będzie chciało utrzymać pracę z domu. To samo badanie stwierdziło, że 70% Amerykanów czerpie korzyści z tej pracy zdalnej i chciałoby, żeby ona pozostała bez zmian. 61% badanych powiedziało, że zdecyduje się, czyli pomyślcie, większość Amerykanów powiedziało, że zdecyduje się na obcięcie pensji, jeżeli będzie to oznaczało pozostanie w domu i możliwość pracy z domu. A o ile zgodzą się obciąć swoją pensję? Nawet aż o 50%. To badanie pokazuje jeszcze kilka innych rzeczy. 60% pracowników w Ameryce rozważy przeprowadzkę do innego miasta, jeżeli tam będzie możliwa praca zdalna. 74% Amerykanów mówi, że chciałoby móc rozważyć pracę zdalną, tak żeby ich obecny pracodawca to rozważył. Również 74% Amerykanów mówi, że udostępni dobrowolnie swój status szczepionkowy, tak żeby pracodawca mógł bezpiecznie wpuścić innych pracowników, którzy chcą pracować stacjonarnie, do biur. Także dla mnie to te dwie informacje, że aż 85% Amerykanów będzie aplikowało do pracy, która oferuje możliwość pracy zdalnej, i to, że ludzie są gotowi w 61% obciąć swoją pensję aż o połowę, żeby utrzymać tą pracę zdalną, to te dwie rzeczy są dla mnie najważniejsze w tej informacji. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.